TVN. Twoja wizja miasta. Dla was. I wyrachy. Prawa, lewa. Prawa, lewa i... Życzę, żeby ten dzisiejszy bieg nie był dla was autostradą do piekła, jak śpiewali przed chwilą, dzięki dobrą schodę, ale jednak do nieba. Powodzenia wszystkim, żebyście w doskonałym zdrowiu dotarli do mety i do zobaczenia potem na biegu charytatywnym. Słuchajcie, brawo, brawo i bardzo prosimy razem z kibicami. No i rozpoczęliśmy dyszkę. Pozdrawiamy wszystkich. Przypominam, czas netto brany pod uwagę. Żegnamy się z ukochanymi. Do zobaczenia za mniej więcej 30 kilka minut. Maksymalny czas trwania biegu 1,5 godziny. Później zamykamy naszą trasę. Bieg ma również kategorię open, czyli każdy chętny biegacz mógł się do niego zgłosić i wystartować. I bardzo cieszymy się z tego, że ludzie i z innych zakładów, i z innych miast poprzyjmowali nasze zaproszenia, że nasz bieg cieszy się zainteresowaniem w środowisku biegaczy i na tych forach internetowych jest szanowany za dobrą organizację. Pracownicy mają swoją odrębną kategorię również, szerzej grupy Azoty, nie tylko zakładów azotowych w Kędzierzynie. Odrębne kategorie wiekowe, odrębne kategorie dla kobiet i mężczyzn. Jest tego sporo, wszystko będzie widać doskonale przy dekorowaniu chociażby. Przemysław Chaty z przepchu przebiegli, o właśnie, przez bramki. Mamy zawodnika, który jako pierwszy, nasi super siatkarze z Aksy wręczają medale. Ciężko się biegło ze względu na pogodę, która dała się tutaj wszystkim we znaki. Nie było wiatru, więc to pomagało i to przeszkadzało zarazem, ponieważ gdyby był lekki wiatr, sądzę, że troszeczkę by tutaj rozegnało ten gorąc. Na plus tego biegu na pewno organizacja punktów z wodą, kurtyn wodnych, co przy dzisiejszej pogodzie jest podstawą, bo naprawdę stwarza duży problem ten upał. A konkurencję odstawiłeś bardzo daleko. No tak, udało się dzisiaj wygrać. Ten bieg jak najbardziej traktuję poważnie, pomimo braku konkurencji dzisiaj. Dałem z siebie wszystko, to co mogłem, to po prostu pokazałem. Biegłeś, żeby pokazać, czy biegłeś też dla treningu, bo wiemy, że biegasz przecież. Dla treningu też, jest to element treningu, aczkolwiek na pewno trener zawsze mi powtarzał, nie ma startów treningowych, trzeba się zmęczyć jednak. Jest 263, zróbcie miejsce, mamy najkrótszą kobietę. Brawo, brawo. 283 numer. Już jest z nami Adrianna Dulska z Bolesławca. Brawo, Adrianna. Słuchajcie, Adrianna zmęczona. Chwileczkę, kilka słów dla naszych panów. Ciepło. Trasa dobrze obstawiona, dobrze wiadomo gdzie biec, dobrze jest woda w ogóle na trasie, która bardzo pomaga. Kibiców jest mnóstwo, którzy świetnie się sprawują, więc bieg to jest... Człowiek się zmęczy, ale w radości. Który moment najgorszy był? 6-7 kilometr to na pewno. Już dało się we znaki, zwłaszcza słońce, które bardzo grzeje,
ale jak, daliśmy radę. Oceniasz poziom konkurencji? Wydaje mi się, że jak na taką pogodę i tutaj na te warunki to jest dobrze. Ja też nie wiadomo jakiego poziomu nie mam, więc jak dla mnie poziom jest idealny. Co dzień gdzieś biegasz? Tak, ja jestem w tym klubie WKB Meta, no i dla siebie tak rekreacyjnie biegam. Także, no tak dla siebie po prostu. Dzisiaj biegłaś dla siebie, dla treningu czy po medal? Dzisiaj biegłam dla czasu. Myślałam, że czas będzie lepszy, nie udało się, ale ważne, że ukończyłam, choć już chciałam zejść, więc... Ale jest dobrze, nie ukończyłam. Taki wynik, pierwsza kobieta na mecie, był przewidywalny? Tak, to było w planie, bo zwłaszcza przez to, że jest taka pogoda. Myślałam, że będzie lepszy, ale przez na tą pogodę i tak jest dobrze, że nie było 45 minut. Super. Także jest dobrze. W tym roku wyjątkowa okazja, bo 70-lecie, okrągły jubileusz. Chcemy podziękować tym trzem takim pełnym pokoleniom ludzi, którzy na potęgę, na obecny stan tych zakładów kiedyś ciężko przez długie lata pracowały. Mamy nadzieję, że spotka to się z dobrym odbiorem społeczności. W takich czasach największego rozkwitu zakładu zatrudnia on ponad 8 tysięcy ludzi. No dzisiaj zatrudniamy znacznie mniej ze względu na pewne zmiany w procedurze produkcyjnej, w technologii, które następują siłą rzeczy w każdej branży. No ale jak tak policzymy 8,5 tysiąca ludzi razy 3 pokolenia, no to wychodzi, że ponad 20 tysięcy ludzi w Azotach w tym okresie pracowało. Dzisiaj w samych zakładach to jest około 1600 osób, ale jeszcze co najmniej drugie tyle w firmach, które z nami kooperują. 3, 2, 1, zapraszam na spacer! Słuchajcie, zapraszamy. Można dołączyć cały czas. Chodźcie, chodźcie, słuchajcie. Specjalnie na was czekaliśmy. Dołączcie do ekipy. Mama, uwaga. Uwaga na wizeczek. Słuchajcie, oni idą, maszerują. Można troszkę gdzieś pieszyć. Brawo dla was, słuchajcie. Piszka w nogach, ale miłość w sercu. To najważniejsze. Bawić w małym gronie, to tak jakbyśmy się na prywatce spotkali. Uwaga! Czy wy jesteście tu za karę? Nie! Mam
mam nadzieję. I łapki w górę!
Thank you.
będzie szybko źle, to miasto z ekscytującą historią. Jego dzieje mocno związane są z historią kędzierzyńskich zakładów azotowych. Wszystko zaczęło się w 1948 roku, kiedy powstały polskie zakłady chemiczne. Od samego początku zakłady swoją działalność opierały na zaangażowaniu i współpracy ludzi. We wrześniu 1948 roku zatrudniały 330 osób, a już w grudniu 1463 osoby. Rok po rozpoczęciu działalności uruchomiliśmy pierwszą instalację, którą zbudowaliśmy sami, wspólnymi siłami. Dzięki niej mogliśmy rozpocząć produkcję wosku syntetycznego. W połowie lat 50. inżynierowie i kadra zarządzająca pochodzili głównie z innych, działających wcześniej, polskich zakładów chemicznych w Tarnowie, Oświęcimiu i Chorzowie. Wśród robotników przeważali najpierw okoliczni mieszkańcy i reemigranci, a po akcjach rekrutacyjnych ludzie z całej Polski. Dzięki takiemu rozwojowi Kędzierzyn otrzymał prawa miejskie, a z zakątka kolejarzy stał się miastem chemików. Proszę Państwa, kim jesteśmy dzisiaj? Możemy zadać sobie takie pytanie. Otóż jesteśmy jedną z czterech największych spółek wchodzących w skład Grupy Azoty Spółki Akcyjnej. Sama Grupa Azoty w wyniku konsolidacji stała się największą firmą chemiczną w Polsce. Tym samym jesteśmy największym producentem nawozów w Polsce i drugim w Europie. Jesteśmy, proszę Państwa, marką rozpoznawalną nie tylko w Polsce dzięki koszulkom, plastronom, dresom czy napisom na sponsorowanych przez nas sportowców, natomiast jesteśmy też znani z jakości, solidności u naszych klientów. I nawet po tych kilku latach istnienia Grupy Azoty staliśmy się rozpoznawalni, łatwo nas odnaleźć, utożsamiać i ocenić nasz potencjał. Proszę Państwa, pozwalając sobie na takie dość proste porównanie, czujemy się dzięki temu bezpieczni. Jedną gałąź, nawet jeżeli jest zdrowa, bardzo łatwo jest złamać. Natomiast cztery gałęzi, które są otoczone wieloma średnimi gałęziami czy mniejszymi, nie sposób złamać. I to daje nam poczucie bezpieczeństwa. Natomiast nie zamierzamy poprzestać tylko na takim komfortowym odczuciu, ponieważ prawa rynku są nieubłagalne. Nasza konkurencja codziennie myśli o tym, żeby nas zastąpić. W związku z tym bardzo intensywnie myślimy o tym, żeby dostosować nasze produkty i tutaj w szczególności Oxoviflex do potrzeb tych klientów. A żeby temu sprostać, też musimy nieustannie myśleć o obniżaniu kosztów naszej działalności. To jest ten wspaniały dzień dzisiaj, gdzie możemy świętować i się cieszyć. Przy okazji Dnia Chemika. Przywróciliśmy tą tradycję w grupie, że świętujemy na tych samych zasadach Dzień Chemika we wszystkich firmach, co tydzień. Hasło tegorocznych Dni Chemika łączy nas chemią. Tą chemię w Kędzierzynie, tą życzliwość widać. Ja dzisiaj też mieliśmy okazję przejść się po zakładzie, zwracamy uwagę i zawsze z wielką radością patrzę, jak wyglądają pomieszczenia socjalne, jak wyglądają sterownie, jak obok sterowni pracownicy mają te swoje tereny, o które dbają i dzisiaj, no niestety w jednym miejscu serce mnie zabolało, bo schody mają być budowane i te krasnale, które tam były, gdzieś są przesunięte i mam nadzieję, że jakieś inne miejsce się znajdzie. Ale to pokazuje, w jaki sposób pracownicy identyfikują się i czują się w tej firmie i dbają o tę firmę. Także panie wojewodo, też i przedstawicielom władz municypalnych chciałbym przekazać, że zakłady azotowe Kędzierzyn na pewno w swoich działaniach na rzecz społeczności lokalnej, województwa przez właściciela nie będą w żaden sposób ograniczane. Na pewno będziemy wszelkie inicjatywy i działania wspierali. Prezent szczególny. Jest to barometr chemiczny służący do prognozowania zmian pogody.
i ten barometr zawsze wskazuje jak najlepszą pogodę dla całej grupy Azoty, a szczególnie dla zakładów azotowych Kędzierzyn. Dziękuję. Drodzy Państwo, właśnie dzięki zakładom Azoty Kędzierzyn S.A. dało nam się wspólnie, powtarzam raz wspólnie, zorganizować wspaniałą uroczystość. Uroczystość dla naszych mieszkańców, naszego wspaniałego, cudownego regionu. A ta uroczystość to miliard z programu na 500+. Dokładnie niedawno mieszkańcy naszego regionu, najmniejszego pod względem liczby mieszkańców i pod względem terytorium, mieliśmy możliwość odhaczenia, że już nasi mieszkańcy z tego programu społecznego otrzymali miliard złotych. Z tego właśnie, z tej okazji zorganizowaliśmy takiej okazji piknik rodzinny. Oczywiście bez wsparcia zakładów Azoty Kędzierzyn byłoby to niemożliwe. Panie Prezesie, takim skromnym, kolorowym dyplomem chcieliśmy w imieniu własnym oraz Pani Przewodniczącej serdecznie podziękować. Na drodze. Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy z 14 grudnia 2017 roku medalem złotym za długoletnią służbę odznaczeni zostają. Pani Grażyna Danko. Zapraszamy serdecznie Panią Grażynę Danko. Wskazanie i docenienie było przyczynkiem do tych dzisiejszych wyróżnień. Zarządowi za to, że przystał na te propozycje i specjalną uchwałą to przyjął. Dziękujemy również naszym kolegom i koleżankom z zespołów, w których na co dzień działamy, bo w tej organizacji nie funkcjonujemy jako jednostki, jako indywidualności, tylko właśnie zespołowo i to zespół czyni i daje podstawę do osiągania jakichkolwiek sukcesów. Dziękujemy również naszym bliskim, którzy dzisiaj nam towarzyszą i dzielą z nami tę radość i te bardzo wzruszające chwile. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy do wspólnego zdjęcia. Proszę bardzo, tutaj bliżej. Gratuluję.
kilometrów. Co się zmieniło i dlaczego się zmieniło? Zmieniło się to, że ustaliliśmy z władzami Księgi Rekordów Guinnessa troszkę inny dystans. Ten dystans się zwiększył, my go dalej negocjujemy. No i plan jest taki, żeby wykonać ten większy dystans, który gdzieś tam zamierzaliśmy. Aczkolwiek tutaj dalej negocjujemy, bo jakby stawka się zwiększyła i to mocno. Tutaj Tomek jakby zajmuje się tą stroną negocjacji, więc może on coś więcej powie na ten temat. I... Organizacja nadzorująca rekord Guinnessa zaproponowała nam, abyśmy wykonali rekord w tym właśnie zakresie 450 km, co jest bardzo dużą odległością. Nikt na chwilę obecną takiej odległości pod wodą w ciągu 30 dni nie pokonał. W związku z tym staramy się negocjować z organizacją nadzorującą bicie rekordu, żeby trochę skrócić ten dystans. Dla nas oczywiście najważniejsze jest to, żeby cały rekord odbył się w sposób bezpieczny, ponieważ ma on swoje podłoże tutaj charytatywne i chcemy wspierać jakże szczytny cel, ale również nie chcemy ryzykować zdrowiem naszego nurka. W związku z tym staramy się dokonać tych negocjacji, natomiast już na chwilę obecną wiemy, że nie będzie to dystans na pewno krótszy niż 300 km. Tego się będziemy trzymali. Jaki będzie ostatecznie, będziemy mogli potwierdzić po uzgodnieniu z Guinnessem. Wcześniej mówiłeś, że 300 dasz radę przepłynąć, że to nie jest jakiś taki wielki problem dla Ciebie. Problem jest tak naprawdę. Teraz właśnie dzisiaj przygotowujemy, już mamy cały kompletny sprzęt, który pozyskaliśmy przy współpracy z takimi firmami jak XD, Bug, Aquazone, Seacraft, też z biurem podróży wyjeżdżamy dzisiaj na przygotowania i będziemy wykonywać w ciągu tych 2 tygodni przygotowanie, jeżeli chodzi o bicie dystansu i sprawdzenie, jaki dystans jesteśmy w stanie przepłynąć, używając tego sprzętu, który mamy w tej chwili na posiadaniu, bo w Polsce robiliśmy taki bardziej przygotowania ze względu na temperaturę wody, to, że przy pływaniu na skuterze jest dużo większe wychłodzenie tego organizmu, raczej dystanse mierzące odległość, gdzie przeliczaliśmy potem tą odległość, którą możemy pokonać w dłuższym dystansie. Teraz no, zamierzamy już zrobić faktycznie taki dystans, jaki tam mamy przewidziany na dzień, no i będą to nurkowania powtórzeniowe, które nam pokażą, jak nasz organizm jest w stanie fizycznie być przygotowany do takiej próby. Tak naprawdę jest to wielkie wyzwanie logistyczne i techniczne. Na chwilę obecną nikt nie podjął się takiego wyzwania, w związku z tym my musimy sprawdzić parametry sprzętowe w konkretnych warunkach, stąd też właśnie teraz najbliższy 2-tygodniowy wyjazd taki testowy i nas, i sprzętu. Po tych 2 tygodniach będziemy w stanie dokładnie potwierdzić, jakie parametry odległości dziennej będziemy mogli pokonać i w jaki sposób będzie to wpływało na kondycję naszego nurka, ponieważ trzeba o tym pamiętać, że mówimy tutaj o dziennym przebywaniu pod wodą w około 10 godzin. Tak? To jest bardzo duże, że tak powiem, wycieńczenie dla organizmu i trzeba o tym pamiętać. Dlatego będziemy tutaj Janusza wspierali we wszelki sposób, zarówno i techniczny, jak i medyczny. Będziemy nadzorowali jego stan zdrowia, no po to, żeby cała próba, a docelowo bicie rekordu, odbyło się w sposób bezpieczny. I na jakich głębokościach będziesz pływał? Tutaj będziemy robić to jakby w ramach tego wybrzeża, w granicach nie większych jak 10 metrów planuję. Nie mamy już, jakby plan jest przygotowany w ten sposób, że wiemy, jak wybrzeże wygląda, nie ma tam jakichś portów, zatok niebezpiecznych, w miarę niebezpiecznych miejsc, więc generalnie staramy się do głębokości między 5 a 10 metrów tak w miarę realnie płynąć, tak jak to zamierzamy robić za granicą. Więc początki będą takie płytsze, może trochę potem, jak już osiągniemy dokładną linię brzegową, bo w miejsce, które płyniemy, gdzie tam też supportuje nas baza naszej znajomej Loreny, będzie początek jest taki bardzo płytki, potem trochę będziemy zwiększać tą głębokość, żeby ten dystans spokojnie, bez falowania sobie na tych 5-10 metrach wykonywać. Nie? Głębokość wydaje się niewielka, ale odległość jest gigantyczna i o tym trzeba pamiętać, że tutaj, jeżeli chodzi o gospodarkę gazową naszych organizmów, a dokładnie nurka, który będzie płynął, jest bardzo istotna, więc to też mamy na myśli. Więc tutaj nie o głębokość chodzi, a o ilość kilometrów pokonanych w ciągu jednego dnia.
Kilometry są ustalone z góry, a miejsce, w którym możesz wykonać to zadanie? Miejsce, to jest tak jak wspominaliśmy już chyba w ostatnim wywiadzie, Egipt, południe Egiptu. W związku z tym, że ten dystans się znacznie zwiększył, prawie o połowę, tak naprawdę, musimy trochę ustalić spraw związanych z przepłynięciem z Marsalam znowu na południe. Gdyż plan był taki, że z Hurgady do Marsalam płyniemy, tam jest park, rezerwat narodowy, który nie wiadomo, czy będziemy mogli zaliczyć, czy będziemy go musieli omijać, więc jakby w związku z tym musimy jakby przejść przez nowe tam historie związane z pozwoleniami. Jeżeli nie, no to po prostu wrócimy się tą samą trasą na północ, czego ja bym nie chciał, bo zazwyczaj ten prąd jest tam przeciwny. Więc wolałbym płynąć dalej na południe niż na północ z powrotem wracać. No. A dlaczego akurat tam? Warunki, temperatura, widoczność, wiele spraw związanych przede wszystkim z wychłodzeniem organizmu, bo i linia brzegowa, która jest dość prosta i dość niewymagająca, jeżeli chodzi o... Można by to było zrobić w Polsce na jeziorze i pływać w kółko, tak? No ale nie taki jest cel. My się pasjonujemy, ten rekord też wychodzi z jakiejś tam naszej, że tak powiem, zajawki do nurkowania. My lubimy promować to, dzielimy się tą pasją z naszymi klientami i chcielibyśmy promować nurkowanie w ten sposób. Dzięki temu, że jest to gdzieś tam za granicą, może to trochę więcej osób na to spoglądnie. Dużo więcej osób może wesprze finansowo fundację charytatywną, więc jakby z tego tytułu planowaliśmy to zrobić w Egipcie. Myśleliśmy też o Chorwacji, aczkolwiek jest dużo trudniej jakby to logistycznie ogarnąć na miejscu niż w Egipcie przez osoby, które tam mamy zaangażowane w ten projekt. Rekord ma wymiar międzynarodowy i chcielibyśmy również, żeby międzynarodowe wsparcie następowało w wyniku tego rekordu tutaj na ten szlachetny cel, na który będziemy zbierali pieniądze. Także dla nas ze względu na te argumenty, o których powiedział Janusz, to miejsce wydaje się najbardziej obiektywne i takie właściwe. No, stąd też chcieliśmy podziękować sponsorom naszym, firmie Aquazons, firmie XDeep, Seal, Seacraft. Wszystkie te firmy się mocno angażują w ten projekt i jakby supportują nas na każdym kroku. Stąd też nasze podziękowania w ich kierunku za to, że tak współpracują, bo tak naprawdę zainteresowanie było dość mocne, aczkolwiek wszystkie produkty, z których my korzystamy, to są produkty marki polskiej i na tym nam bardzo zależało, żeby to polskie produkty w tym jakby rekordzie gdzieś tam miały udział. Skąd w ogóle pomysł na taką, nie wiem, akcję czy takie wyzwanie? Pomysł się zrodził już chyba 7 lat temu, jeszcze podczas 7 albo 8 lat temu, podczas pracy mojej w Egipcie. Jakby ja jestem tutaj tym, który to wymyślił, powiedzmy. No i wtedy jakby nie było logistycznie możliwości wykonania tego. Jak pracowałem, za bardzo nie było chętnego, który by gdzieś tam ten projekt wsparł. No i Tomek stał się jakby klientem, kolegą po jakimś czasie, no i siedząc na kawce u niego w domu, rzuciłem taki temat. On powiedział, no to robimy. No i tak z prostego pomysłu zrobiliśmy z tego jakąś tam akcję. Z Miłoszem współpracujemy już, tak jak wspomniałem wcześniej, gdzieś ze 2 lata, walcząc z ciężką chorobą, więc pomyśleliśmy, że przy tej naszej próbie bicia dobrze by było zebrać jakieś fundusze, bo jest to niewątpliwie dobra okazja na to, żeby dla niego te pieniążki były w jakiś tam sposób zebrane. Czy nam się to uda, czy nam się to nie uda, nie jest to tak istotne, chociaż chcemy pobić ten rekord, nie jest to tak istotne jak wpłaty tych pieniędzy na konto, o co bardzo prosimy. Będziemy jakby na stronie też mocno promować to, żeby te wpłaty tam były. Nie są duże pieniądze, więc każdy może te pieniążki wpłacić. Potem Tomek rzucił temat, zaczęliśmy telefonicznie już tam organizować znajomych.
którzy by chcieli wesprzeć nasz projekt, uczestniczyć w dom. Wszyscy robią to charytatywnie, nikt tutaj nie robi tego na mus. Każdy daje od siebie naprawdę duże fundusze, żeby ten projekt i firmy, które nas sponsorują, i ludzie, którzy nam towarzyszą, projektują strony, bo jest zaangażowany w to Aleks Świderski ze Stanów Zjednoczonych, Milosz właśnie z Słowenii, z bazy Freewheel, która nam pomaga ogarnąć wszystko na miejscu. Daniel Włodkowski, który nam pomógł z firmy Fly Travel, który nam pomógł z organizacji jakby przelotów, wszystkiego, co tam się na miejscu dzieje. No i tutaj duże, duże wsparcie też z Tomasza strony, który organizacyjnie no, dużo działa, żeby to ruszało do przodu. Nie? Pamiętaj, że jest to przedsięwzięcie zupełnie non-profit, tak jak powiedział Janusz. Głównym celem jest to, żeby pomóc Miłoszowi, a przy okazji zrealizować ten rekord Guinnessa, jeżeli on będzie możliwy i będzie bezpieczny do zrealizowania. Bo na cel był bicie rekordu, a okazało się, że bardziej nam chyba w tej chwili zależy na tej akcji charytatywnej, która gdzieś tam przy okazji powstała. Dalej planujemy zrobić ten rekord, nie odwracamy się, będziemy robić wszystko, żeby te 450 tym razem zaliczyć. Ja jestem przekonany, że jeżeli tylko technika nam pozwoli, czyli skutery i ich możliwości, to Janusz, znając jego silny charakter i nastawienie, będzie w stanie spokojnie to zrobić albo zdecydowanie przekroczy tą ilość. Natomiast jest to gigantyczna ilość kilometrów pod wodą. Nawet pokonanie 450 kilometrów na powierzchni byłoby by trudne. Natomiast tutaj pod wodą jest to dodatkowe wyzwanie. Będziemy wszyscy dopingowali Janusza i wspierali go w tym działaniu. Bez takiego skutera ciężko by było chyba nawet niemożliwe pokonanie takiego dystansu. Myślę, że w tym terminie na pewno niemożliwe do wykonania. Wszyscy, którzy nurkują, jakby zdają sobie sprawę, jak ciężkie jest machanie płetwami przez godzinę pod wodą, przez dwie godziny, już nie wspominając o 8, a odległość jest stosunkowo niewielka do pokonania, więc nie było w ogóle takiego planu, że gdzieś tam będziemy to robić w płetwach, i od samego początku zamierzone było, że będziemy ten dystans pokonywać na skuterach, bo to jest w mojej opinii jedyny sposób, w którym możemy to zrobić. Zdecydowanie. Taka odległość w płetwach jest niemożliwa do pokonania. Poranne łzy, serdeczne przyjaciółki me. W kolejnej biedzie znów odwiedzić wpadły mnie. Porannym łzom próbuję opowiedzieć, jak to z nami jest, jak to jest. Chcę czułych słów, twój głos jest pełen zimnych nut. Daremnie czekam na czuści, choćby łód. Dlaczego chłód nagły chłód zmienił serce twe i rozporaz? Zazdroszczę wam tego, że potraficie w ten sposób wyrażać swoje emocje, bo jeżeli człowiek nie potrafi wyrazić swoich emocji, to doznaje bardzo trudnego stanu i doświadcza tego stanu w dalszej przyszłości bądź w bliższej, jakby nigdy nie wiadomo kiedy, ale to człowieka to sięgnie. Więc gratuluję wam, że znaleźliście tą drogę tej terapii dla siebie, tak jak dziewczyny poprzez śpiewanie, i bardzo wam dziękuję za tą przestrzeń artystyczną, którą w naszym mieście budujecie, bo możemy się naprawdę pochwalić świetnymi plastykami
profesjonalno-nieprofesjonalnymi. Jestem autorem 4 tutaj prac, też ponad 20 lat jestem członkiem tej grupy plastyków nieprofesjonalnych. Moje prace, 2 z tej strony i te na sztalugach, są w ostatniej chwili przeniesione. Ja od dziecka maluję, tak po prostu występowałam jako dekorator po prostu dosyć poważnego, dosyć dużej firmy handlowej. Pracowałam jako plastyk w domach kultury, także czy to do końca jest tak nieprofesjonalnie, to nie wiem. Ja eksperymentuję, ja robię za każdym razem coś innego, bo od bardzo dużych takich form, które w styczniu mieliście okazję Państwo oglądać, szczególnie dla placówek sakralno-edukacyjnych w mieście, poprzez zupełnie takie po prostu miniaturowe, czy zupełnie inne rzeczy, które odbiegały po prostu stylistycznie od tego, co tam na tych dużych planszach po prostu prezentowałam. Natomiast po prostu gdzieś tam po prostu, jak rozmawiam z moimi znajomymi, oni mówią, twój styl jest wyczuwalny. Także każdy z nas ma swój styl. Nie bardzo to miałam czas, żeby dokonać oglądu wszystkich, ale jestem zachwycona różnorodnością. Jestem naprawdę ogromnie zbudowana i widzę, że starsze pokolenie z takim kalendarzem, z tym PESEL-em nieco dawniejszym, maluje bardziej zachowawczo, natomiast młodsi bardzo drapieżnie, nowocześnie, śmiało, odważnie. To się wyczuwa i zazdroszczę im tej odwagi i swobody. Na przykład zachwycają mnie te prace i z tyłu też. No, niektórzy są jak zwykle wierni abstrakcji, różnorodne są. Ja też, tak jak koleżanka poprzednia, próbuję różnych technik. Kiedyś lubiłam pastel i akwarele. Zaniechałam, dziś próbuję wrócić. Nie bardzo mi się udaje olej, ale próbuję. Akryl trudny. No i troszeczkę różnych form próbuję. Dziękuję bardzo. Tylko chciałbym tak skierować się słowa bardziej do twórców i do odbiorców. Do twórców to to, abyście Państwo mieli poczucie satysfakcji. Bo rzeczywiście jest powód do tej dumy, do zadowolenia i podziwiam Was za to, że stać Was na pokazanie, na prezentację swoich prac. Macie okazję też również w ramach indywidualnych wystaw i tutaj od razu przeprosiny dla Pani Róży, a mianowicie nie byłem w stanie wyeksponować wszystkich prac, dlatego namawiam do wystawy indywidualnej. Zaś Państwu, którzy oglądają, ja życzę przede wszystkim takiego nawiązania dialogu z twórcą i obyście wynieśli z tej wystawy jak najwięcej doznań estetycznych, takich wrażeń i przeżyć, oby to gdzieś tam w Państwa umysłach zostało na dłuższy czas. Zapraszam również do obejrzenia wystawy podczas takich dni wolnych, kiedy będzie mniejszy tłok, kiedy będzie spokojniej. Wystawa jest czynna do 1 lipca. Myślę, że na spokojnie można wtedy obejrzeć sobie dokładnie tę wystawę. Jeszcze raz dziękuję za udział i Państwu życzę, twórcom życzę pomysłów i cóż, wyzwań, następnych wyzwań. Thank you.
Była w nich ziemia rozgwiazdzona. Była w nich ziemia rozgwiazdzona. I było niebo z ogniskami. I było niebo z ogniskami. I noc uczuciem rozjaśniona. Noc uczuciem rozjaśniona.